Poranie. To jest mój trzeci mecz w Białej. I z tego, co zauważyłem, z tego, co widzę, z tego, co wiem, nasze dwa największe mankamenty to jest to, że troszeczkę źle gramy w obronie, ale przede wszystkim jesteśmy strasznie nieskuteczni. Zresztą dzisiejszy mecz to dobitnie pokazał, bo mimo, że wygraliśmy 28-25, to tak naprawdę tutaj powinno być 38-25. Nie ma tego, nie? To się wydarzyło właśnie z meczu z Szanowem i podobna sytuacja była z meczu ze Ostrowią, gdzie mieliśmy drużynę na widelcu, zamiast ją dobić, położyć na łopatki, leżeć do góry na plecach, jak to się mówi, to niestety boksowaliśmy się, zresztą dzisiaj też, nie? Naprawdę, powinniśmy się zdecydowanie więcej. Fajnie, że wygraliśmy, cieszę się, no wiadomo, ale wie pan, jeżeli przeciwnika się dobije, to wynik idzie w świat, tak? Jedziemy do Końskich, wszyscy się nas boją, tak? A teraz nie, wiadomo, nie? No będziemy pracować, mamy dwa tygodnie wolnego, więc będziemy pracować, no przede wszystkim nad tą obroną i skutecznością, bo to jest, mówię, nasz największy mankament, nie? Na dzień dzisiejszy. Według pana jaka jest sytuacja wasza teraz w lidze? Sytuacja jest zła, no jest bardzo zła, nie ma co ukrywać. Przede wszystkim przegraliśmy mecz z Szanowem. Przegraliśmy mecz z Szanowem, gdybyśmy go wygrali, nie, to możliwe, żebyśmy poszli za ciosem. Możliwe, żebyśmy to Ostrowie, nie? A teraz, no, wie pan, różnie się mówi, nie? W środku piłki ręcznej mówi się, że się Radom wycofa. Ja w takie bzdury nie wierzę, nie? Dopóki tego nie zobaczę, to nie będę, nie chcę komentować takich rzeczy, nie? Ale, no... Może, różnie może być, nie? Różnie może być. Może, no, trzeba walczyć o 11 miejsce, na pewno nie ostatnie. Na pewno, wie pan, najważniejsze to jest to, żeby pokazać twarz kibicom, że my tutaj nie jesteśmy chłopakami do bicia, tylko naprawdę nam się należy granie w pierwszej lidze. Teraz następny mecz z kim gracie? Gramy na wyjeździe z Kęskimi, z tym, że teraz jest ten weekend jest wolny. Jak będziecie się przygotowywali do tego meczu? Na co pan zwrócił uwagę? Przede wszystkim, jak powiedziałem, obrona i skuteczność. I nie ukrywam, że bardzo chciałbym zagrać jakiś sparring. Może nie w tygodniu, ale na sobotę, nawet na piątek, nie? Chciałbym zagrać sparing z jakąś mocniejszą ekipą. Taką, nie taką, żebyśmy tam ich zlali 20 czy 30, bo to nie w tym rzecz, tylko z taką drużyną, z którą, no powiedzmy, czub tabeli, nie? I to na przykład nie z naszej grupy, tylko gdzieś tam, no zagrałbym taki mecz z chęcią, żeby właśnie jeszcze popracować na tym wszystkim. To co będziemy zresztą robili w tym tygodniu. Wygrana cieszy dzisiaj, a wyróżniłby pan kogoś dzisiaj w dzisiejszym meczu? Kto? Z naszej ekipy, tak? Generalnie wszyscy dobrze grają. Przede wszystkim Waldek Prokopiuk dobrze grał w ataku, pokierował, fajnie grał. Sebastian bardzo podbija kilka fajnych piłek. Max też się dołożył. No faktem, wie pan, teraz trudno jest oceniać, dlatego że wyszli do nas plus dwa, nie? I było inne granie, gdzie Piotrek Pezda w pierwszej połowie zagrał tragicznie, nie oszukujmy się, nie? Bo miał pięć sytuacji, pięć nie wrzucił, a w drugiej połowie zagrał Mistrzostwo Świata, nie? Więc no też, no, jakby motorem tego sukcesu też był i Piotrek, no nie da się ukryć. Aczkolwiek mówię, dostanie opierdzie za pierwszą połówkę na pewno, nie? Może dzisiaj dam mu spokój, ale w poniedziałek na odprawie pomeczowej to dostanie mu się. Mam nadzieję, że tego nie oglądasz, nie? Wyróżniony przez trenera. Jak zagrałeś ten mecz? Nie mi to oceniać. Jeśli trener mnie chwalił, to bardzo się cieszę. Nie wiem, jak zawodnicy mnie odbierali z drużyn, bo bardziej chyba cenię ich pochwały niż trenera, muszę przyznać, bo to z zawodnikami się gra, a nie z trenerem. Cóż, co do meczu. Ciężko powiedzieć. Jak zwykle bardzo nerwowo. W pierwszej połowie mieliśmy ten fragment 9-6 i mnóstwo nierzuconych sytuacji, a ja dzisiaj, szczerze mówiąc, wyróżnię Piotrka Pezdę, bo, znaczy osobiście go wyróżnię, bo chłopak w pierwszej połowie nie rzucił chyba 4 czy 5 sytuacji i gdzieś był podłamany psychicznie, a w drugiej połowie pokazał, że jest naprawdę bardzo wartościowym zawodnikiem dla nas i pociągnął ten mecz. Maksim dorzucił oczywiście swoje bramki, świetnie Sebastian Michalczuk, to też trzeba powiedzieć, bo on nam trzymał całą pierwszą połówkę. Długo, cierpliwie, konsekwentnie, jak chyba każdy mecz z dużą dawką emocji w Białej. Na szczęście wygrany. No cóż, jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Szkoda tych dwóch ostatnich meczy. Nie wiem, państwo dziennikarze i kibice powinni widzieć, czy lepiej gramy niż parę tygodni temu, czy gorzej. Ja myślę, że dzisiaj było przede wszystkim widać zespół, jakiś tam charakter, wolę walki i mimo sporej ilości błędów, bo trzeba to sobie otwarcie przyznać, potrafiliśmy się zebrać, potrafiliśmy przełamać ten w końcu ciężki moment i wygrać. I to cieszy. No, za tydzień idziemy na Przemyśl, nie oszukujmy się, raczej missing impossible, ale zagramy. O nic nie mamy do stracenia.
Jeśli się utrzymamy, znaczy jeśli wygramy, to później jesteśmy, wracamy do gry. Cóż mogę powiedzieć? Radom postawił bardzo trudne warunki, grają takie dziwny handball dwójkowy, zero taktyki, praktycznie tylko wszystko oparte na indywidualnych umiejętnościach. Zwalniają, później jest nagle przyspieszenie, mnóstwo szukają tego koła. Poradziliśmy sobie, dzisiaj dużo lepiej zagraliśmy w obronie niż w Ostrowie, bo w Ostrowie w ataku pozycyjnym było bardzo podobnie, ale obrona nas gdzieś zawiodła. No nie było tam, zabrakło też Sebastiana, brakuje też trochę Grześka Fryca, bo dzisiaj Krystian Wendrak, mimo że rzucił parę fajnych bramek, ale gdzieś tam zagotował się w pewnym momencie i gdzieś tam te kontuzje trochę też utrudniają, szczególnie trening. Ale no cóż, zebraliśmy się, nawet jeśli spadniemy, to przynajmniej chcemy spać w jakimś z honorem i z walką, tak bym to powiedział.